Pierwszy mecz kontrolny rozegrali piłkarze kozińskiej Energii. Ich rywale były rezerwy Legii Warszawa grające w trzeciej lidze. Faworytem byli oczywiście goście, którzy przyjechali w najsilniejszym składzie przymierzanym do gry w pierwszym zespole, testowanym Słowakiem Matusem Wojtko oraz zawodnikami z kadry pierwszej drużyny jak Hildeberto i Praszelik. Trener Grzegorz Srebak wystawił następujący skład. W bramce Mateusz Baranowski, w obronie Łukasz Szary, Michał Lament, Patryk Kędra i Michał Wasilewski. Przed nimi Mateusz Wójcik, Benedykt Siedlecki, Patryk Osiak, Bartłomiej Książek i Eugeniusz Kołodziejczyk oraz na szpicy Roman Skowroński. Od początku zarysowała się przewaga gości, którzy jednak razili brakiem skuteczności. Za to w naszym zespole wyborną formę strzelecką zademonstrował Patryk Osiak, zdobywając 2 bramki. Goście odpowiedzieli 1 golem Kacpra Wełniaka i do przerwy nasza drużyna prowadziła dość niespodziewanie 2-1. W drugiej części nasz szkoleniowiec zmienił całą 11, a na murawie pojawili się Paweł Różański, Kamil Piasek, Piotr Jańczyk, Adrian Zdrzalik, Michał Łukaszuk, Adam Ośka, Adrian Świątek, Przemysław Stępiński, Hubert Strzelczyk, Patryk Wójcik, Grzegorz Seremak, ale proszę nie mylić z naszym trenerem, to tylko zbieżność nazwiska i imienia, oraz Maciej Karaś. W tej odsłonie przewaga legionistów była bardzo wyraźna, ale nie należy się temu dziwić. W takim zestawieniu Energia wystąpiła po raz pierwszy i prawdopodobnie po raz ostatni. Aż nadto widoczny był brak zgrania między formacjami i poszczególnymi zawodnikami. Napór Legii trwał, ale Paweł Różański zachowywał czyste konto, broniąc z dużym wyczuciem i sporym szczęściem. Legioniści pudłowali niemiłosiernie w 100% sytuacjach. Dopięli wreszcie swego w 70. minucie za sprawą Łukasza Zjawińskiego. Wynik 2-2 utrzymał się do końca spotkania, chociaż zarówno Energia, jak i Legia miały szansę na zmianę rezultatu. W sumie wynik korzystny, ale dużo pracy czeka Grzegorza Srebaka i jego zespół. A kolejny sparing Energia rozegra na wyjeździe z Wisłą Puławy. Przed 2 dni. Od 14 do 15 lipca na Hipodromie Stadnin Koni w Kozienicach odbywały się regionalne towarzyskie zawody konne w skokach przez przeszkody. Był to 5. etap tegorocznej edycji pod nazwą Enea Jumping Show 2018. Niestety aura niezbyt sprzyjała organizatorom i zawodnikom, przez co frekwencja była nieco niższa niż w poprzednich zawodach. Mimo to do Kozienic przyjechało ponad 70 koni, a wystartowało ponad 500 zawodniczek i zawodników z Warszawy, Lublina, Skaryszewa, Kielc, Chojnowa czy Wilczej Góry. Na kozienickim parkurze odbyło się aż 15 konkursów, w których główną rolę odegrali zawodnicy przyjezdni. Kozienczanie, mimo iż startowali w bardzo licznej grupie, tym razem nie zanotowali takich sukcesów jak w poprzednich etapach. Jedyne zwycięstwo odniósł w konkursie dwufazowym Tomasz Patron na Saltarello i to on wykonał rundę honorową. A w kolejnym klasy P z przeszkodami na wysokości 110 cm wywalczył 2. lokatę. Miejsca w pierwszej trójce zajmowali ponadto Paulina Staromuńska, Zuzanna Andruszkiewicz, Daria Ciesielska, Zuzanna Strzelczyk i ponownie Tomasz Patron. Ciekawa sytuacja miała miejsce w najliczniej obsadzonym konkursie klasy LL, gdzie pierwsze 4 miejsca zajęły Amazonki, a najlepszym zawodnikiem okazał się Dominik Jaworski z kozińskiego Skarbu. Dominik dosiadał konia Jaśmin i zajął 5. miejsce. Poniżej oczekiwań wypadł tym razem prezes klubu Aleksander Kiliańczyk oraz Ewa Sekuła czy Dagmara Seledyn. Również startujące w zawodach zawodniczki galopu Aleksandra Śmietanka, Malwina Drżalik i Tatiana Chromińska liczyły chyba na lepsze osiągnięcia.
Do zakończenia cyklu pozostały jeszcze 4 etapy. Tegorocznej imprezie tradycyjnie towarzyszyły wystawy sprzętu i akcesoriów jeździeckich, na których wystawcy prezentowali swe bogate oferty. Po raz kolejny Kozienice staną się kolarską stolicą Polski, a to za sprawą 61. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza. Zawody rozpoczną się 25 lipca w Warszawie, a zakończą po 3 dniach w Teresinie. W czwartek, 26 lipca, na terenie naszego miasta rozpocznie się pierwszy etap wyścigu. Tradycyjnie na ulicy Legionów przy pływalni o godzinie 12 odbędzie się prezentacja i start zawodników. Do pokonania będą mieli trasę o długości 165 km przebiegającą drogami Kozienic, Aleksandrówki, Stanisławic, Działek Brzuskich, Stanisławowa i Ursynowa, gdzie kolarze zaczną poruszać się drogą powiatową w kierunku Duktu. Po dotarciu do Brzuzy kolarze pojadą w stronę Uczynowa i dotrą do Kozienic. Zawodnicy wjadą do miasta ulicą Hartową, następnie to prowadzić będzie przez ulicę Głowaczowską i skręcać będzie w Sportową do Warszawskiej, na odcinku prowadzącym do ulicy Legionów, gdzie znajdować będzie się meta wyścigu. Tego dnia swoich sił na tej samej trasie będą mogli spróbować także amatorzy, których wyścig rozpocznie się o godzinie 17.30. Do zawodów Mini Mazowia Tour Masters drugich mistrzostw powiatu kozieńskiego w kolarstwie szosowym zapisać mogą się osoby, które ukończyły 16 lat. Zapisy na zawody odbędą się w biurze wyścigów znajdującym się przy ulicy Legionów 4 lub poprzez stronę www.mazowia-team.pl. Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce Mazowia Masters – Rejestracja. Przewidziane nagrody to trofea sportowe i nagrody rzeczowe oraz dobra zabawa. Zakończenie zawodów planowane jest na godzinę 19. Wszystko zależne jest od czasu przejazdu zawodników. Trasę wyścigów zabezpieczać będzie policja. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na wymienionych drogach. 26 lipca zapraszam na pierwszy etap 61. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza. Program zawodów przewiduje o godzinie 12.00 prezentacja zawodników w Kozienicach na ulicy Legionów 4, 12.50 start honorowy, o godzinie 13.00 start ostry Kozienice ulica Piastowska. O godzinie 16.30 przewidywany jest przyjazd na metę zawodników. Między godziną 16.30 a 17.00 odbędzie się koncert orkiestry Dentej. Godzina 17.00 ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom. 17.30 start wyścigu Mini Mazowia Tour Mazowia Masters drugich mistrzostw powiatu kozienickiego w kolarstwie szosowym. 18.45 ceremonia nagradzania zwycięzców wyścigu Mini Mazowia Tour Mazowia Masters drugich mistrzostw powiatu kozienickiego w kolarstwie szosowym. O godzinie 19.15 przewidywany jest przyjazd uczestników na metę wyścigu Mazowia Masters 2. O godzinie 19.30 rozpocznie się ceremonia nagradzania zwycięzców w wyścigu Mazowia Masters 2.